młynach Richtera, czyli XIX-wiecznych obiektach poprzemysłowych, zamierzamy zrealizować projekty rewitalizacyjne. Są to trzy projekty, dofinansowane wszystkie trzy ze środków europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pierwszy to Centrum Nowoczesności, jeden z największych projektów w obiekcie Młynów. Drugi to projekt inkubatora technologicznego, Toruński Inkubator Technologiczny. I trzeci projekt, też dosyć duży, związany z młodzieżą, to Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży. Centrum Nowoczesności będzie tak naprawdę centrum nauki, czyli jak placówki tego typu będziemy zajmować się popularyzacją nauki w taki sposób bardzo przystępny dla odwiedzających. To znaczy będą tutaj się znajdować różnego rodzaju eksponaty, które każdy z uczestników, każdy kto odwiedzi to centrum będzie po prostu mógł dotknąć, przeprowadzić samemu jakieś doświadczenie, zaobserwować zjawiska czy różnego rodzaju procesy. Najtrudniejsze roboty mamy za sobą. Była to wymiana w większości stropów w budynku D. Na dzień dzisiejszy realizujemy instalację, odnowiliśmy elewację południową i w najbliższym czasie przystąpimy do montażu stolarki okiennej. Budynek E, trwają tam prace żelbetowe, skończyliśmy trzecią kondygnację. W najbliższym tygodniu będziemy zalewać strop nad trzecią kondygnacją i miejmy nadzieję, że w tym roku zakończymy stan surowy.